mam nadzieję, że po trochu, proszę Państwa, można trochę tej przestrzeni publicznej odbojować. A Pani mówi, że tak późno to wszystko i rozumiem, że informacji brakuje, prawda? No brakuje informacji. Tak długo, jak długo horyzonty niemieckiej polityki wyznacza Fryderyk zwany Wielkim na naszą zgubę i Bismarck, no to tak długo ci ludzie mają, jakby to powiedzieć, problem z samymi sobą. Oni są ślepi na własną tradycję. Oni w tej republice demokratycznej są ślepi na skarby niemieckiej tradycji. Dłuższej niż nasza, prawda? Dłuższa niż nasza tradycja uczestniczenia w kręgu cywilizacji łacińskiej. I to samo ze wschodu. Moskale bardzo miło, bardzo fajnie, tylko tak długo, jak długo moskiewskiej polityce wyznaczają horyzonty Katarzyna, znowu zwana Wielką, z Leninem i Trockim, no to pomieszana, no to oni są groźni. Groźni są dla nas i groźni są dla samych siebie, bo znowu powtórzę, mają oczy zamknięte na skarby własnej tradycji. Nasz ród nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski ród, królestwie szczepiastowy. Nie damy, by nas zmęczył wróg, tak nam do Pana jest najwyższy wśród całej tej gromady, więc to chyba każdy na bez rybiu i rak ryba, wie Pani. To nie jest duża sztuka. To nie jest duża sztuka, także jak mówią po rosyjsku, rad starat se, ale to nie jest takie znowu wyzwanie, zważywszy okoliczności. Ja przystanę 3 km, 4, 2, 1, 4, 0.